strat, rolnik szuka żony w cieniu tragedii. Wydano nagły komunikat, strat, rolnik szuka żony w cieniu tragedii. Produkcja nagle ogłosiła poruszający komunikat. Nowy sezon Rolnik szuka żony, od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych programów telewizji polskiej. Show ma już za sobą wiele sezonów, w trakcie których połączyło wiele par, które teraz prowadzą wspólne życie na wsi. Nowa edycja wystartuje na antenie TVP 15 września o godzinie 21:20, a prowadzącą tradycyjnie będzie Marta Manowska. Telewizja Polska ujawniła, którzy rolnicy i rolniczki wezmą udział w nadchodzącej edycji, a także kogo zaproszą na swoje gospodarstwa. Widzowie z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie nowego sezonu. Bardzo przywiązują się do uczestników i z uwagą śledzą ich losy. Nie inaczej było i tym razem. Marta Manowska odwiedziła m.in. parę z poprzedniej edycji i przekonała się, jak teraz wygląda związek Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego. Jednak po emisji programu pojawił się smutny komunikat produkcji. Nowy sezon Rolnika w cieniu tragedii. W nocy z 14 na 15 września rejony Dolnego Śląska zamieniły się w obszar objęty powodzią. Sytuacja jest krytyczna. Zalane są m.in. fragmenty Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego, Bystrzycy i innych mniejszych miejscowości w gminie Kłodzko. Władze ogłosiły alarm przeciwpowodziowy i zachęcają do ewakuacji z najbardziej zagrożonych rejonów. Apele wystosowały także gwiazdy w mediach społecznościowych. Córka premiera, który od rana znajduje się w Kłodzku, Kasia Tusk, prosiła internautów o zachowanie bezpieczeństwa. Agnieszka Woźniak-Starak apelowała do mieszkańców o udzielenie pomocy nie tylko innym ludziom, ale także zwierzętom. Żywioł zostawia za sobą ogromne szkody. Cierpią rolnicy. Produkcja programu nie mogła przejść obok tego obojętnie. Wydano komunikat.